To był bardzo udany weekend dla juniorów FOGO Unileszno. W piątek na torze w Rybniku wywalczyli złoto w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych. Dokonali tego Bartosz Smyktała, zdobywca 14 punktów, Dominik Kubera, który miał ich 8 oraz Daniel Kaczmarek, który trzykrotnie pojawił się na torze, zdobywając 4 oczka. Na podium stanęli także żużlowcy z Rybnika oraz Częstochowy. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. W sobotę w Częstochowie odbył się finał Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Tytuł wywalczył Daniel Kaczmarek, zdobywca 14 oczek. Brąz należał do Bartosza Smyktały, który w biegu dodatkowym uległ Pawłowi Przedpełskiemu i ostatecznie stanął na trzecim stopniu podium. Siódme miejsce zajął Dominik Kubera. Telewizja Leszno spotkała się z nowym mistrzem. Na rozmowę z Danielem Kaczmarkiem zapraszamy na Unia Leszno TV oraz www.telewizjaleszno.pl.